Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, na kolejnej katechezie. Rozpocznijmy ją od wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moje skarby. Za tydzień, w następny czwartek, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną uroczystością Bożego Ciała. A w jaki sposób Ty już w poprzednich latach przygotowywałeś się do tej uroczystości? Myślę, że dziewczynki ubrane w białe sukienki sypały kwiatki przed Najświętszym Sakramentem, a chłopcy szli z tłumem wiernych, dzwoniąc głośno dzwoneczkami. Moi kochani, posłuchajcie historii waszych rówieśników, którą macie zapisaną w podręczniku na stronie 156. W jaki sposób oni przygotowywali się do tej uroczystości? Przeczytaj teraz samodzielnie tekst, a następnie uruchom film ponownie, kiedy już go przeczytasz. Jak Zosia i Andrzej przygotowywali się do procesji Bożego Ciała? Myślę, że podobnie jak my. Odświętnie ubrany był Andrzej w białą tunikę komunijną. Być może nawet też dzwonił dzwoneczkiem. A Zosia, ubrana w białą sukienkę, sypała kwiatki dla Pana Jezusa. Ale przeczytałeś przed chwilą, że jedna z koleżanek w klasie nie chodziła na lekcje religii, nie uczestniczyła w życiu Kościoła i ona nawet nie wiedziała, dlaczego tak naprawdę jest ten dzień wolny, dlaczego nie poszła do szkoły, a rodzice nie poszli do pracy. A w jaki sposób Ty byś koleżance albo koledze wytłumaczył, czym jest ta uroczystość i dlaczego jest tak ważne to święto? Żałuję, że nie mogę teraz usłyszeć Waszych odpowiedzi, ale mam nadzieję, że pomyśleliście o tym, że przecież to właśnie w tę uroczystość my zapraszamy Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba do naszych domów, na nasze ulice, zapraszamy Go w procesję po naszej miejscowości po to, żeby Go prosić o błogosławieństwo, ale też Mu dziękować za to, że jest z nami obecny. Mimo, że w niebo wstąpił 40 dni po zmartwychwstaniu, ale nie pozostawił nas samych, ale ciągle jest z nami obecny pod postaciami chleba i wina. Może ktoś by powiedział koleżance, że to jest wielkie święto wielkiej radości, bo Pan Jezus oddał za nas swoje życie i uczestnicząc w procesji, ja mogę okazać Mu swoją miłość i pokazać Mu, że jestem przy Nim i w ten sposób oddać Mu swoją cześć i chwałę. Moi kochani, posłuchajcie, co w Piśmie Świętym Pan Jezus o sobie powiedział. Słuchajcie teraz bardzo uważnie. Pan Jezus powiedział: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Moi kochani, Pan Jezus powiedział o sobie: ja jestem chlebem żywym. Pan Jezus jest chlebem żywym, ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Chlebem żywym, który przyjmujemy podczas Komunii Świętej. Pan Jezus powiedział, że kto spożywa Jego ciało, pije Jego krew, będzie miał życie wieczne. Moi kochani, w czasie mszy świętej, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, wychwalamy Pana Boga za to, za ten dar pozostania z nami tutaj na ziemi, pod postaciami chleba i wina, w różny sposób. Poprzez modlitwę, poprzez śpiewy, poprzez różne gesty i postawy, które przyjmujemy w czasie mszy świętej. Ale jest jeden taki wyjątkowy dzień w ciągu roku, kiedy to wychodzimy na ulicę naszej miejscowości i wychwalamy Pana Boga, którego zabieramy z sobą ukrytego w złotej monstrancji
i wychodzimy z Nim na procesję. Jest to właśnie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, inaczej zwana uroczystością Bożego Ciała. W czasie tej uroczystości my w szczególny sposób oddajemy chwałę i naszą wdzięczność Panu Bogu za to, że jest z nami obecny zawsze podczas każdej mszy świętej pod postaciami chleba i wina i że możemy Jego ciało i krew przyjmować po to, aby wprowadził w nasze życie pokój i radość i zaprowadził nas do nieba. Posłuchajcie teraz pewnego opowiadania. Mam nadzieję, zainteresuje Was ono. Opowiadanie pod tytułem Będzie lało w Boże ciało. Będzie lało, westchnęła babcia, wyłączając radio. To może darujemy sobie tę procesję? Zaproponował nieśmiało Maciek. Strasznie nie lubił chodzić wokół kościoła w tłumie ludzi, nawet kiedy świeciło słońce. Basia zmartwiła się. A ja już naskubałam płatków. Kto powiedział, że nie pójdziemy? Uśmiechnęła się babcia. Wyobraź sobie, Basieńko, że wszyscy patrzą na niebo, kręcą głowami i postanawiają zostać w domu. Nastawiają wodę na herbatę, włączają telewizor, a Pan Jezus czeka opuszczony i zapomniany pod złocistym baldachimem, jak ktoś, kto zaprosił gości na urodziny i siedzi sam przy wspaniale zastawionym stole. Maciek poruszył się niespokojnie. Przypomniała mu się droga krzyżowa, ta w klasie i słowa księdza Andrzeja. Ilu miał uczniów Pan Jezus? A ilu przy Nim zostało? A Wy pamiętacie, ilu miał uczniów Pan Jezus? Dobrze, 12. A ilu przy Nim zostało, kiedy umierał na krzyżu? Tylko jeden, Jan. Nie, Maciek nie chce być takim uczniem Pana Jezusa, który z byle czego rezygnuje z okazji okazania Bogu wierności. I chłopiec zaczął się ubierać. Ciężkie chmurzyska wisiały nisko nad ziemią, kiedy procesja ruszyła. Basia w krakowskim stroju szła z przodu. Maciek w komunijnej tunice razem z kolegami. Pierwszy ołtarz – nic. Drugi ołtarz zaczęło lekko kapać. Cud obecności Pana Jezusa wśród nas jest tak wielki, że z zachwytu pragniemy Go uczcić. Mówił spokojnie ksiądz Andrzej, jakby nie zważając na deszcz. Przyprowadziła nas tu miłość, radość i wdzięczność. Wychodzimy z kościoła, bo chcemy powiedzieć wszystkim, całemu światu, oto nasz Pan. Tak bardzo nas umiłował, że dał nam siebie samego, abyśmy nie ustali w drodze. Czy może być większa miłość? Wiatr dmuchnął mocniej, ale o dziwo przestało padać. Gdy przy czwartym ołtarzu ksiądz czytał Ewangelię, gdzieś w szparze pomiędzy chmurami błysnął porozumiewawczo promień słońca, zupełnie jak płynące z góry zapewnienie – nie bójcie się, ja jestem. Zasypiając, Maciek myślał o Panu Jezusie. Taki wszechmocny, a równocześnie bezbronny w małym białym opłatku. Potężny, a przy tym pokorny, jak ktoś, kto stoi u drzwi i kołacze, czekając na zaproszenie. Maciek odnalazł wzrokiem mały drewniany krzyżyk wiszący nad drzwiami. Ja Cię zapraszam, szepnął. I nie gniewaj się, że nie chciało mi się iść na procesję. W ciemności było zaledwie widać zarys krzyżyka, ale Maciek wiedział, że Pan Jezus słucha i że patrzy na Niego. Z miłością. Uspokojony przytulił się do poduszki.
Po chwili chrapał w najlepsze, a ciepły czerwcowy deszcz jednocześnie, jednostajnie bębnił w szyby. Pan Jezus, jak ten, który stoi pod drzwiami i puka, i kołacze, i czeka, aż zaprosisz go do swojego serca. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Spróbuj ze mną. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi. Mój kochani, być może komuś z Was też nie będzie chciało się pójść na procesję, chociaż w tym roku będzie ona dużo krótsza niż każdego roku. Przez wirusa, który opanował całą naszą planetę, nie będziemy spotykać się w takiej dużej grupie ani iść przez całą miejscowość, tylko pójdziemy wokół kościoła naszego parafialnego. Może nie będzie Ci się chciało pójść do kościoła, może będziesz wolał zostać w domu. Ale pomyśl wtedy, tak jak pomyślał Andrzej w naszym, nie, Maciuś w tym drugim opowiadaniu, że Pan Jezus oddał się dla nas, dał nam siebie, abyśmy nie czuli się samotni, jest z nami, obecny. Chciej ofiarować Mu miłość, okaż Mu swoją wdzięczność, a tę miłość ofiarujesz Mu właśnie uczestnicząc w tej procesji. Dzwoniąc dzwoneczkiem albo sypiąc kwiatki w przypadku dziewczynek. Serdecznie Was wszystkich zapraszam i liczę na to, że spotkamy się właśnie w uroczystość Bożego Ciała w przyszły czwartek, kiedy nie ma lekcji, spotkamy się w kościele i wszyscy chętnie będziecie uczestniczyć w procesji Bożego Ciała. Skarby moje najdroższe, w czasie procesji Bożego Ciała zatrzymujemy się zawsze przy czterech pięknie przystrojonych ołtarzach. Mieszkańcy wioski naszej, jak i wszystkich miejscowości w Polsce, przygotowują piękne ołtarze, kwieciste, z różnymi pięknymi obrazami. W czasie podchodzenia do każdego z tych czterech ołtarzy będziemy zatrzymywać się, wysłuchiwać słów Ewangelii oraz modlić się. I tak spójrzcie do podręcznika na stronę 157. Mamy tam tekst, który mówi nam o wszystkich czterech ołtarzach i o tym, jakie fragmenty Ewangelii przy każdym z nich będziemy wysłuchiwać. Kiedy wczytasz się w tekst, będziesz wiedział, że przy pierwszym ołtarzu będziemy słuchać Ewangelii opisującej moment, kiedy to Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy ustanowił najświętszy sakrament, czyli oddał swoje ciało i krew do spożycia pod postaciami chleba i wina. Przy drugim ołtarzu usłyszymy
słowa Ewangelii mówiące o tym, jak Pan Jezus rozmnożył chleb i podzielił rozmnożonym chlebem tłum, który zgromadził się na pustyni, aby słuchać Pana Jezusa. Przy trzecim ołtarzu będziemy słuchać słów Ewangelii, które mówią o tym, jak dwaj uczniowie po śmierci Pana Jezusa wybrali się do Emaus i tam spotkali Pana Jezusa, ale nie rozpoznali Go. Dopiero poznali, że szli całą drogę z Jezusem Chrystusem, kiedy Ten łamał przy nich chleb i mówił: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Czyli rozpoznali Jezusa dopiero przy łamaniu chleba. A przy czwartym ołtarzu będziemy słuchać o tym, jak Pan Jezus prosi Boga Ojca, by pośród nas zapanowała wzajemna miłość, taka jaka panuje między Synem Bożym a Ojcem. Moi kochani, jeszcze raz Was bardzo proszę, w przyszły czwartek zabierzcie swoich rodziców, rodzeństwo i spotkajmy się wszyscy na uroczystości Bożego Ciała w naszym kościele. Dziewczynki ubrane na biało, przygotujcie wcześniej koszyk z kwiatkami, idźcie na łąkę z mamą albo same nazbierajcie cały koszyczek kwiatów, a chłopcy przygotujcie mały dzwoneczek, którym będziecie dzwonić w czasie całej procesji wokół kościoła. Jako zadanie domowe zrobicie zadanie z ćwiczeń z dzisiejszego tematu na stronie 128. Bardzo proszę, zaprojektuj jeden z ołtarzy, jaki przygotuje się na uroczystość ciała i krwi Chrystusa, lub narysuj ołtarz, który przygotowali wierni z Twojej parafii. Za tydzień się nie widzimy na filmie, ale wierzę, że widzimy się gdzie? W kościele, na procesji Bożego Ciała. Pozdrawiam Was, skarby, bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem!